Cześć, witajcie. Ogólnie to mamy taką fajną figureczkę i miałem ją wyczyścić papierem ścierką, ale jak tu przyjrzymy się bliżej, ma takie bardzo małe elementy. Ciężko to będzie wyczyścić papierem ściernym. Dlatego dzisiaj wykorzystamy technikę nowoczesną, a właściwie sodowanie. Stąd będzie lecieć sól na figurkę i w ten sposób zetrzemy z niej cały lakier. Ogólnie to mamy nawet sód, cały sprzęt. I teraz wystarczy tylko wybrać się do warsztatu, aby włączyć urządzenie. Przed przystąpieniem do takiej akcji to będzie bardzo się kurzyło, dlatego warto mieć odzież ochronną. Okulary na oczy, aby nie sami wpadło do oczu, będzie wtedy bardziej bezpieczne. Oraz najlepiej mieć jeszcze maseczkę na usta, wtedy nie będziemy wdychać pyłu, które będzie powstało podczas sodowania. No i co, idziemy do pracy. Years later. Dobrze, już jesteśmy po sodowaniu. Można pięknie zauważyć. Cała farba z nich zeszła. Tu są takie małe niedoróbki, ale gdy się umyje to z sody wodą, to nie będzie nic widać. Też to warte zauważenia. To jest miękkie drewno lipowe i słoje się. Przy słojach są takie małe wypustki, widać je ładnie. Ale co? Myślę, że pięknie, że dobrze nam wyszło. Efekt mnie zadowala. Teraz tylko umyć wodą i będzie gotowe.